Was na dzisiejszy odcinek, w którym dowiecie się czegoś więcej o mnie. Pamiętajcie, żeby subskrybować nasz kanał, zostawić łapkę w górę i wchodzić na nasze Instagramy, które znajdziecie w opisie. And okay, so Martina, we can start? Yeah. Okay. Cześć, jestem Martyna i dzieram w KC Inc. Czym się zajmujesz? Dzieram... O nie, czekaj, to jest... W jakim stylu dziarasz? Dzieram głównie dziarki delikatne. Jeżeli chodzi o odcieniowanie, to whip shading. Naprawdę ten styl uważam, że jest super. Nadaje mega klimatu dziarkom. Czasem robię dołożyć troszeczkę grubszy kontur. No, tak na tyle. Okej. Okay. Jak długo dziarasz? W sumie z przerwami będzie teraz 5. rok. Wiadomo, szkoła, matura, studia, troszeczkę się to przeciągnęło. No, ale patrząc na lata, to 5 lat. Czym się interesujesz poza dziaraniem? W wolnym czasie uwielbiam gotować, jest to chyba jedna z moich takich największych pasji. No i do tego mam dwa psy, którym poświęcam naprawdę dużo czasu. Gdzieś tam wychowanie ich i uczenie ich nowych rzeczy jest dla mnie mega zajawą, więc w sumie każdemu polecam. No, chyba tyle. Co lubisz dziarać najbardziej? Najbardziej lubię dziarać kwiaty i mandale. Gdzieś tam mega mnie to uspokaja. No i jest to tatuaż, który gdzieś tam ma odnowić tego klienta, tą osobę, która do mnie przychodzi. No jeżeli dziarka wyszła super, to jestem zadowolona i klient jest zadowolony. Super. Jakie były twoje początki? O matko. Początki były dosyć trudne, no ale to chyba każdy, kto zaczynał dziarać, tak powie. Gdzieś tam opanowanie, trzymanie tej maszynki to naprawdę nie jest taka łatwa sprawa. No na początku kilka owoców, pierwsi znajomi, no i później praktyki w studiu. Taki był początek. Jaka była twoja pierwsza wykonana na kimś dziara? Pierwsza dziara, którą komuś zrobiłam, zaraz po owocach, to był napis świr na nodze. Nie wiem, jak ta dziara wygląda teraz. Wiem, że po jakimś czasie nie wyglądała nawet aż tak tragicznie, jak mogłaby wyglądać. No. Co lubisz w kaligrafii najbardziej i skąd zajawa? To chyba pójdę zapytać chwilowo. Nie umiem na to odpowiedzieć. Co poradzisz osobom, które dopiero zaczynają? Po pierwsze, znać się tatuatora, który was poprowadzi na samym początku i żeby był to tatuator, który dziera w stylu, którym wy się interesujecie. Jeżeli, wiadomo, każdy z was może wam pokazać jakieś podstawy, ale naprawdę im dalej w las, tym bardziej będzie wam się to rozjeżdżać. Jeżeli znajdziecie osobę, którą naprawdę lubicie, to myślę, że to już jest punkt w dziesiątkę. Skąd zajawa na tatuowanie? Ogólnie ja byłam dzieckiem, które się dość mocno buntował. Ja zawsze chciałam mieć dziarę. Do tego zawsze rysowałam. I tak jakoś się złożyło, że moja kumpela, która chodziła do liceum z moimi znajomymi, zaczęła dziarać. I w sumie ona mi pierwsza pokazała maszynkę. Pozdrawiam Agonię tatuaże. No, jej zrobiłam pierwszą dziarę handpokiem. Dobrze, że tej dziary już ogólnie nie ma. No ale gdyby nie ona, myślę, że dziarać bym nie zaczęła. Co najbardziej lubisz w tatuowaniu? Wydaje mi się, że cały proces, odkąd klient wejdzie do studia, jest dość złożony i cały jest dość fajną rzeczą. Omawianie wzoru, odbijanie kalki, później dzieranie tego i widok efektu końcowego, no po prostu wszystko się na to składa. Nie ma jakichś takich pojedynczych rzeczy. Trzech twoich ulubionych artystów. Jeden z pierwszych takich fajniejszych tatuatorów, których zauważyłam, to był Alex Sorsa i z jego pracy, to jest totalna miazga. Do tego Ozzy Tatum, są to tak delikatne niebieskie ornamenty, bardzo drobne. Bardzo często te kompozycje rękawy, szyje, klaty. Jest też Leonardo Castaneda. Jeżeli kojarzycie zespół Tool i album Lateral... Przepraszam, to się tak ciężko wybawia, to będziecie wiedzieć, o co chodzi. Jaką maksymą kierujesz się w życiu? Powoli, ale do przodu. Okej. Okay. Jaka była twoja pierwsza dziara, którą zrobiłaś sama na sobie? Sama na sobie? Tak. Wydaje mi się, że ta łyżeczka była pierwsza. Czekaj. A mi się to wytrzęsie. Trzeba ją pokazać. Czekaj, noga mi się trzęsie, pójdę. Dobra, ci mam. No. Dobra, uwaga. Co gdyby nie rap? Kurde, no nic, nie. Przykro by było. Nie wiem, co mam powiedzieć. Co chciałabyś wytatuować najbardziej? Nie jestem już konkretny wzór. Chciałabym wytatuować komuś głowę, żeby ta rzecz zaczynała się od tyłu i wchodziła troszeczkę bardziej do przodu na bokach. I żeby był to ornament, troszeczkę przypominający liście i ewentualnie można było dodać do tego jakiś kwiat.
Myślę, że można by naprawdę fajnie ugryźć i wyglądałoby to dość efektownie. Najśmieszniejsza sytuacja w twojej karierze? Najśmieszniejsza? Tak. Taki śmiech przez łzy w sumie, jak przy jakiejś dacie pomyliłam cyferki. Ale na szczęście moja klientka też się z tego śmiała, więc wyszło dość zabawnie. Ale jak już się zorientowałyśmy, że tak wyszło, to nie było to. Nie było śmiesznie. A co to były za cyferki? Data urodzenia dziecka. Ale uratowane. Tak, sytuacja uratowana. Dobra. Najdziwniejsza dziara, jaką zrobiłaś? Nie mam w sumie jakiejś takiej mega dziwnej dziary. Wytatuowałam lasce jej nazwisko. Nie rozumiem jakby zajawy na to. No, jak chciała, to zrobiłam. Żadnej takiej dziwnej dziary nie robiłam w sumie. Kim chciałaś zostać, jak byłaś mała? Chciałam jeździć konno zawodowo. Jeździłam konno ogólnie bardzo długo i nadal w sumie jeżdżę. Ale teraz już raczej z przerwami i nieregularnie. No to było takie moje marzenie. No, może jeszcze kiedyś do tego wrócę. Czy dziara musi mieć znaczenie? Nie musi. To ma się tobie podobać, wszystkim ma się to podobać. Może mieć znaczenie, ale naprawdę nie musi. To jest wybór naszego klienta. Szybkie strzały? Nie. Filon czy Wojtek? Filon. Aha. Taśma mi się kończy na ramach. To już, wychodzi. To możesz już się spodziewać, jak to zmontuję generalnie. Przepraszam bardzo. Jaka jest twoja najlepsza cecha, z której jesteś najbardziej dumna? Samodzielność. Jaka jest twoja najgorsza cecha, z której, którą najmniej lubisz? Łatwo się denerwuję i irytuję i złoszczę. Jaką radę dałabyś swojemu przyszłemu klientowi? Żeby wybierał większe wzory. Czy zrobiłabyś tatuaż w miejscu intymnym? Nie. Ktoś jeszcze to robi w ogóle? Żadnym. Ktoś jeszcze to robi? Okej. Okay. Czy tatuaże bolą? Tatuaż musi boleć. Stanowczo. No. Po prostu. Ile centymetrów? Czego? Co? Czego? No, ile? Przy wzrostu? Nie wiem. No 18 będzie git. No. Czekaj, bo mi się skończyły te, więc wymyślam teraz. No poczekaj, nie mogę być spoza listy. No to są spoza listy. Powiedz mi w takim bądź razie, rysowanie czy tatuowanie? Jedno musi iść w parze z drugim, tak mi się wydaje. Ale ogólnie tatuowanie. Czy jako dziecko myślałeś, że zostaniesz tatuatorem? Zanim skończyłam 17 lat, to ja już wiedziałam, że tak będzie. Nie wiem, macie czasem coś takiego, że czujecie to po prostu po kościach albo gdzieś tam w głowie, że tak będzie? To ja się tak miałam. No i co? I jest. Co lubisz gotować najbardziej? To jest ciężkie pytanie, ale wszelkiego rodzaju pasta to jest to w ogóle gluten węglowodany. Wygrywają teraz wszystko. A skąd u ciebie się wzięła zajawa na gotowanie? Wiesz co, moja mama zawsze bardzo dużo gotowała, babcia tak samo. I mama jak od najmłodszych moich lat mnie zachęcała, żebym jej pomagała w tej kuchni. Tak, po prostu już poszło. Czy posiadasz w życiu jakiś autorytet? Moją mamę. Jak ma na imię? Aneta. Wojtek. Jest wolna? Przestań. Twój ulubiony film? Podziemny Krąg. Okej, twój ulubiony rodzaj filmów? Kryminalny. Gdybyś miała do końca swoich dni dziarać jedną dziarę... No, w sensie to na samej osobie? Nie, na wielu osobach, ale jeden motyw, jedną dziarę. No. Jaka by to była dziara? Blackwork. Czemu Blackboard? Czarny jest super. Okej. Okay. Gdybyś mogła wytatuować jedną osobę na całym tym świecie, nieważne czy już żyjącą, czy nieżyjącą, czy prawdziwą, czy nieprawdziwą, kto by to był? Mick Jagger. Mick Jagger? Czemu Mick Jagger? Bo jest zajebisty i stąd się to mój ulubiony zespół. A z osób takich nieprawdziwych? Jak nieprawdziwych? No takich, nie wiem, z książki, z filmu, wiesz. Nie pamiętam, jak się nazywa ta postać, którą grał Brad Pitt w Babilonie, ale jeżeli oglądasz się Babilon, to będziecie wiedzieć, o kogo chodzi. Czyli ogólnie Brada Pitta byś wydzierała? Tylko wydzierała? Co? Tylko wydzierała? Wojtek! Okay. Pytania niektóre są niestosowne, musimy to uciąć. Słuchaj, taką listę tutaj dostałem. Od kogo? Od Krzysia? Nie, od naszego działu. Działu zajmującej się wywiadami. Ty jesteś tym działem. No może. Gdybyś miała do końca swoich dni przygotowywać już tylko jedno danie, jakie by to było danie? Pizza. Fajnie. Super. Skąd zajawa na psy? Zawsze w domu były psy. Ale
W pewnym momencie ta zajawa po prostu z psów przerodziła się w coś bardziej, że jednak ten pies funkcjonuje razem z nami i jednak ogarnianie tego psa i rozpoznawanie, co on potrzebuje, jak się zachowuje w niektórych sytuacjach, no po prostu stało się zajawą taką już poważniejszą. Bo jednak posiadanie psa, żeby mieć psa, to nie jest to samo. Można temu psu po prostu zrobić krzywdę. A jakie masz psy? Mam doga niemieckiego i dobermana. Jak się robią? Bob i Iskra. No dobra. To dziękuję Ci bardzo, Martynka, za wywiad. Ostatnie trzy słowa, gdybyś miała, cały świat Cię słucha, możesz przekazać światu trzy słowa, bądź tam jakieś po prostu dwa zdania, co byś powiedziała całemu światu? Najpierw myślcie, później róbcie. No i super, dziękuję Ci bardzo, Martynka, za wywiad. Subskrybujcie nasz kanał, zostawiajcie łapki w górę i wchodźcie na nasze Instagramy, które znajdziecie w opisie.